Cześć, witam wszystkich z tej strony Trupet, witam w kolejnym materiale. Gorąco, co? U mnie strasznie, 30 parę stopni. Na szczęście u mnie w mieszkaniu jest w miarę chłodno, ale i tak jak widzicie, już ze mnie trochę leci, więc ciężko jest. Ale zanim rozpoczniemy odcinek i sedno, to chcę wam pokazać Wilsona, mojego nowego przyjaciela. Zapewne kojarzycie Cast Away film. Jeżeli oglądaliście, to nie możecie nie kojarzyć tej mordki. Wilson! I'm sorry! Zobaczyłem go w sklepie i pomyślałem sobie, kurde, super sprawa i go dorwałem. Celem grania, chciałem sobie z nim pograć, z Natalką, nim, ale przyjacielem się nie gra, więc więc chyba nie będę mógł tego zrobić. No a dzisiaj mam dla was unboxing kolejnego Pixelboxa, tym razem z motywem przewodnim Wizard, czyli Harry Potter. Harry fucking Potter. I coś innego, może jakaś gra o tron, nie wiem, zaraz zobaczymy, zaraz otworzymy. Ale oprócz Pixelboxa, oprócz tego kartonika, który zawsze do mnie przychodzi co miesiąc, pojawiła się jeszcze jedna rzecz, która leżała obok jakby Pixelboxa, więc od razu ją zobaczyłem, więc nie jest to dla mnie teraz niespodzianka, a mianowicie sorki, coś właśnie takiego. Jest to, no jak pierwszy raz to zobaczyłem, to powiedziałem sobie wow, ale czad, ponieważ jest to Patronus Harry'ego Pottera, czy tam Jamesa Pottera również. Expecto! Taki hologram 3D do powieszenia na ścianie, naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Jak słyszycie, to ten odgłos jest. No, motyw przewodni Magic, więc z Harry'ego Pottera rzeczy muszą się pojawić. No i moim zdaniem to jest jeden z fajniejszych gadżetów, jakie można dostać. Jest naprawdę spory, jak widzicie, nie zmieścił się do Pixelboxa, więc nie zrezygnowali, tylko dali go obok, mimo że ostatnio Pixelboxy zwiększyły swoją objętość pudełka, więc tam mieści się naprawdę sporo fajnych, dużych rzeczy. No, naprawdę mega sprawa, także pierwsza rzecz już jest. Mamy ją jakby za sobą. No i otwórzmy sobie samego Pixelboxa i zobaczmy, co jest w środku. Tego jeszcze nie widziałem, więc dla mnie to będzie niespodzianka. Ok, otwórzmy. Oczywiście zabezpieczający kartonik. Dobra, pierwsza rzecz, jaka mi wchodzi do głowy, to jest kolejna rzecz z Harry'ego Pottera, a mianowicie zeszyt Have You Seen This Wizard? I oczywiście Sirius Black, uciekinier z Azkabanu. Tył wygląda tak, przód wygląda tak. Całość wygląda następująco. Jest to po prostu taki notesik, zeszyt no, dla fanów Harry'ego Pottera, czyli ja się do nich oczywiście zaliczam, fajna sprawa. Tu mamy mapę Huncwotów, The Marauders Map. No i na końcu również mamy taką mapę Huncwotów. Fajna sprawa, fajny zeszycik. Szkoda, że nie w kratkę, nie wiem po co w linie, nie wiem, ja odkąd poszedłem w sumie do liceum, to cały czas używam zeszytów w kratkę, poprzez Politechnikę i tak dalej również, więc osobiście nie wiem, do czego ludzie używają zeszytów w linie, ale fajna sprawa dla fanów Harry'ego Pottera, kolejny gadżecik jak najbardziej na propsie. Kolejna rzecz to przypinka, znaczy nie przypinka, tylko taka naklejka You Will Pass. You Will Pass, czyli oczywiście wariacja na temat tego, co mówił Gandalf, nawet tu jest ten stwór, szczerze nie pamiętam, jak on się nazywał. You Shall Not Pass, no to my dzięki tej naklejce przejdziemy, czyli You Will Pass. You shall not pass! Dalej mamy kubek i to wow, olbrzymi kubek z gry o tron. Naprawdę, naprawdę koksiarski. Otwórzmy go sobie. Ojeju, kurczę, jest ten problem. I tam widzę, że też jest jakaś przypinka wpadła chyba do tego kubka, więc zostawimy ją sobie na potem. Albo w sumie teraz wam pokażę. Przypinka wygląda dokładnie tak samo jak naklejka, więc nie ma sensu się nad nią rozwodzić, ale zajrzyjmy do tego kubka, bo naprawdę wygląda imponująco. Ło, i to jest dopiero kufel! Pasuje troszeczkę do mojej nowej stylowy rudego krasnala. Tak wygląda, jest naprawdę spory, naprawdę pojemny, no i w tym kuflu można naprawdę niejedno piwo wypić. Bardzo fajna sprawa. Grę o tren oczywiście bardzo lubię, więc jak najbardziej trafi do mojej kolekcji, chociaż te kubeczki już mi się troszeczkę na półce nie mieszczą, więc no zobaczymy, gdzie to znajdzie swoje miejsce. Zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza, o kurczę, no to nie dla mnie, tylko dla Natalki raczej. Fartuszek. Fartuszek z gry o tron, zaraz go otworzymy, zobaczymy, jak on wygląda. Kolejna rzecz z gry o tron, także tutaj w tym momencie mamy trochę z Władcy Pierścieni, no bo to you will pass. Trochę z Harry'ego Pottera, no bo ten Patronus oraz oczywiście zeszyt. No i z gry o tron, także tutaj dwa główne motywy się przeplatają. No i zobaczcie, o, jak to wygląda. Najpierw mamy rękawiczki z gry o tron, tego typu. To jest chyba z logiem rodu Targaryenów, znaczy jest tu smok, więc chyba to o to chodzi. No i mamy sam fartuszek, naprawdę fajna sprawa. Cały czarny, nie wiem czy widzicie, cały czarny, u góry napis
Game of Thrones. Super sprawa, naprawdę. Nie wiem, czy będę go używał, bo ja do kuchni pasuję jak pięść do nosa, ale na talce może się spodoba. Z tego, co wiem, też lubi Grę o Tron. No i kolejna rzecz, ostatnia w zasadzie już, to koszulka, czyli mamy jeden ubiór, czyli fartuszek oraz koszulkę jako taki typowy. I już wam pokazuję. W zasadzie ten sam motyw, co był na tych wzorkach poprzednich, czyli You Will Pass, tylko tutaj jest właśnie You Shall Not Pass i z Władcy Pierścieni. Szczerze, średnio mi się podoba ten wzór, wolę jakieś takie większe grafiki albo bardziej takie zawiłe, no ale oczywiście trafi do mojej kolekcji. Szkoda, że znowu czarna koszulka, ja jakby tych czarnych koszulek mam od groma na wakacje, na lato, zaraz mnie tu posypie wszystko, na lato czarna koszulka no nie jest zbyt dobrym wyborem. No i jak widzicie to wszystko, mamy tutaj jeszcze karteczkę z informacją, co znajdowało się w tym Pixelboxie, także może szybko przeczytam. Magiczny kufel z północy jest, akcesoria kucharza z Westeros, czyli fartuch i rękawica z serialu Gra o Tron, herb Starków albo Targaryenów, czyli ja mam Targaryenów, nie wiem jak to się wymawia dokładnie. Twój własny patronus, czyli obraz 3D z Harrym Potterem, notatnik z Harry'ego Pottera, odznaka oraz koszulka, więc wszystko jest. Powiem wam, że mi się podobał, najbardziej mi się podoba oczywiście to ten patronus. Czekajcie, bo mi się posypie wszystko, jeszcze raz wam go pokażę, bo naprawdę fajna sprawa. Ten patronus naprawdę robi wrażenie na ścianie, jak znalazł. Fartuszek też bardzo, bardzo sympatyczna opcja, no i ten kubeczek też daje radę, także suma summarum uznaję za paczuszkę na naprawdę udaną. A za miesiąc mamy motyw przewodni Power i z tego co tu widzę mamy coś z Dragon Balla, mamy Mistrza Jodę, mamy Kylo Rena i Iron Mana, więc naprawdę, naprawdę może być mój box, ponieważ jeżeli będzie coś z Gwiezdnych Wojen i z Dragon Balla, no to jest 100% mój box, bo Dragon Ball i Star Wars to są dwie moje ulubione uniwersa, dwa moje ulubione światy, historie, więc no nie mogę się doczekać przyszłego miesiąca, także w tym momencie możecie właśnie kupić ten box Power, no i zobaczymy co będzie za miesiąc, a tymczasem do następnego odcinka, trzymajcie się, dajcie znać jak wam się ten box podobał i dajcie znać jakie macie oczekiwania w przyszłym miesiącu. Przy okazji zapraszam was na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, wszystkie linki macie w opisie lub w pierwszym komentarzu przypiętym do tego filmiku, także trzymajcie się jeszcze raz i do następnego. Na razie i cześć!